ostatnio, gdy zobaczyłem ten znak, to myślałem, że zamknęli mi siłownię tutaj przy jeziorze, ale okazało się, że wprowadzili tylko kilka ograniczeń. Tak jak widzicie, nie chcę, żeby tu było więcej niż 10 osób. Oczywiście 6 stóp dystans od siebie trzeba zachowywać. No ale powiem wam szczerze, nie ma za dużo osób. Maksymalnie, powiedziałbym tak, 2-3 osoby tutaj przychodzi. Więcej ludzi biega dookoła tego jeziora. No i tak jak właśnie widzieliście na filmach z drona, w Rino tutaj wszystko jest takie żółte i brązowe. Jeżeli myślicie, że ta trawa się zazieleni tutaj troszeczkę na wiosnę, no to muszę wam powiedzieć, że niestety nie. W niektórych miejscach, gdzie tam słońce troszeczkę mniej piecze, ale tak to wszystko zostaje właśnie takie żółte i brązowe. No, ale wracając do tego, o czym właśnie chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to po każdym takim treningu porannym ruszam sobie właśnie tutaj na szlak jakiś górski. Mamy ich naprawdę bardzo dużo w Rino. Nie wiem, nie podam wam liczby ile, ale tak naprawdę gdzie byście nie pojechali tutaj w tym mieście, w jakieś sąsiedztwo czy w jakąś dzielnicę, to tam jest kilka szlaków turystycznych, bo no tak jak już na pewno widzieliście na moich filmach, Rino jest otoczone ze wszystkich stron górami i nawet mamy góry w centrum miasta, więc jest tutaj tych szlaków naprawdę dużo. Całe szczęście nie mamy jeszcze tutaj takiego wariata, który postanowiłby zamknąć góry albo zamknąć lasy, bo powiem wam szczerze, że jak zobaczyłem to chyba na Facebooku, ktoś to właśnie udostępnił, że w Polsce zostały zamknięte lasy. No to ja nie wiedziałem, czy ja mam się śmiać, czy ja mam płakać, czy mam się za głowę złapać. To jest masakra, co tam się dzieje. Współczuję wam, ale mam nadzieję, że taki film pomoże wam troszeczkę w tym czasie, kiedy musicie siedzieć w domu. Nie wiem, popatrzycie sobie na widoki, które ja tutaj mam. Po to to kręcę, żeby się po prostu tym z wami podzielić, więc mam nadzieję, że wam się spodoba to, co wam dzisiaj pokażę. W ostatnim czasie zadawaliście mi właśnie bardzo dużo pytań na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku i powiem wam szczerze, uzbierało się już tych pytań troszeczkę, więc postanowiłem wam nakręcić taki odcinek Q&A, w którym właśnie odpowiem wam na te wszystkie pytania, ponieważ niektóre z nich po prostu jakby są za krótkie po to, żeby nakręcić cały odcinek na ten temat i po prostu pomyślałem, że to będzie najlepsza forma, żeby odpowiedzieć na wasze wszystkie pytania. A tak jak widzicie, tutaj mam trzy opcje: albo iść w lewo prosto, albo w prawo, i każdy z tych szlaków tak naprawdę rozdziela się troszeczkę dalej w kolejne jakby odnogi, więc tutaj można przyjeżdżać w to samo miejsce wielokrotnie, tak jak ja na przykład praktycznie każdego dnia, i chodzić codziennie innym szlakiem, a tak naprawdę każdy z tych szlaków powoli zmierza w stronę tam właśnie gór Sierra, wysoko, gdzie jeszcze leży śnieg. Wiecie co, miałem nagrać wam ten odcinek już dużo wcześniej, ale przez ostatnie dwa dni w Rino mieliśmy w ciągu każdego z tych dni dosłownie wszystkie cztery pory roku w tym samym momencie. Rano na przykład świeciło słońce, potem padał deszcz, kończyło się śniegiem, wieczór znowu był ładny z pięknym zachodem słońca,
Obudziłem się następnego dnia rano, patrzę, mnóstwo śniegu na ziemi. Zanim pojechałem do pracy, to już było fajnie cieplutko, w krótkich spodenkach można chodzić, w t-shircie. Wyszedłem z pracy, mróz 9 stopni, także naprawdę szalała ta pogoda niesamowicie właśnie przez te ostatnie 2 dni. No ale tak jak widzicie, dzisiaj już jest dużo lepiej. Jest tam troszeczkę chmur, ale już jest fajnie ciepło. Ze względu na tą całą sytuację kręcenia wałków na najwyższym poziomie pod przykrywką wiecie czego, nie będę się tutaj już wypowiadał na ten temat, to w ten sposób właśnie wygląda każdy mój dzień. Rano lecę sobie na tą siłownię przy jeziorze, potem do domu na szybką kawę i przyjeżdżam tutaj lub w inne miejsce, gdzie są jakieś szlaki górskie w Rino, po to, żeby po prostu nie wyjeżdżać z miasta, bo nie wiadomo co im tutaj jeszcze odbije. Tutaj naprawdę wszystko zmienia się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, także wolę zostać w mieście. Teraz właśnie dojdę sobie do takiego punktu, do którego zawsze dochodzę, zawrócę i to mniej więcej zajmuje mi godzinę do półtorej godziny. Potem pora jechać do domu i wreszcie coś zjeść, bo ostatnio trenuję bez śniadania i zawsze jak wracam po takiej wyprawie w góry, jestem niesamowicie głodny. Wiem, zaraz mi tutaj wszyscy będą pisać, że o, tak nigdy nie zrobisz masy, jak nie będziesz jadł przed treningiem albo zaraz po treningu. Ale ja nie chcę robić masy. Ja po prostu utrzymuję formę, w jakiej jestem od bardzo wielu lat i w ten sposób właśnie trenuję i dla mnie to działa. Pojadę, zjem coś i właśnie po tym mam tak parę godzin, żeby posiedzieć, odpocząć. Mam hamak na balkonie, więc na pewno poleżę tam, coś poczytam i potem niestety pora iść popracować przez parę godzin, ale wieczór znowu mam wolny, więc nie jest źle. Powiem wam szczerze, tutaj ta cała sytuacja jest dużo lepsza i to jest właśnie plus mieszkania w mniejszym mieście, a nie w metropolii takiej jak Nowy Jork, czy Los Angeles, czy na przykład San Francisco. Dlatego to nie miało jakiegoś większego wpływu tutaj na mój tryb życia, tak jak widzicie. W góry jak chodziłem wcześniej, tak dalej chodzę. Trenować jak trenowałem wcześniej, tak dalej trenuję. Tylko zamiast chodzić na siłownię do budynku z innymi ludźmi, to przychodzę sobie, trenuję na zewnątrz w słoneczku i powiem wam szczerze, że to mi akurat udowodniło, że tak naprawdę nie potrzebuję tego karnetu na siłownię, bo wolę trenować na dworze. Może się zapiszę znowu na sezon zimowy, ale teraz w sezonie letnim w ogóle mi to jest niepotrzebne. Pokazało się trochę ciemnych chmur tam za górami. Ale mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj padało, bo tak naprawdę nic nie zapowiadali na dzisiaj. Ale ze względu na to, że Rino znajduje się bardzo wysoko w górach, a dokładnie 1300 metrów nad poziomem morza, to tutaj pogoda zmienia się dosłownie w przeciągu godziny. I z takiej pięknej, słonecznej pogody może nagle zacząć padać śnieg albo deszcz, zwłaszcza teraz w sezonie wiosennym. I no ja też już jestem troszeczkę wysoko w górach. Powiem wam, że zaczynam czuć tą różnicę w temperaturze pomiędzy tym, co było na parkingu, a gdzie jestem właśnie teraz. Powiedziałbym, że to jest mniej więcej jakieś 400 metrów wyżej. I no na pewno słyszycie, że zaczęło tutaj już dosyć mocno wiać. No właśnie, robi się troszeczkę chłodniej. Ale już jestem praktycznie na miejscu. Dojdę sobie, spojrzę na widoczek i pora będzie zawracać i iść do domu, wreszcie coś zjeść. No i dobra, powiem wam, pora się zbierać, bo im wyżej wchodzę, tym zimniej się robi, a już tak naprawdę doszedłem do takiego swojego punktu, w którym właśnie zawracam. Tak jak widzicie za mną, tam jeszcze leży śnieg w górach Sierra. Następnym razem myślę, że zabiorę was tam, na tamten szczyt daleko. To jest dosyć długa wędrówka,
tak ze 2,5 godziny. No i myślę po prostu, że następnym razem pójdziemy sobie tam w góry, pokażę wam, jak Rino wygląda z tamtej strony, bo tutaj z tych szlaków niestety, jeżeli nie wejdę tam na samą górę, no to nie ma żadnego widoku na miasto. A dzisiaj powiem wam, że no jest troszeczkę jeszcze za zimno. Po tych ostatnich 2 dniach pogoda nie jest za ciekawa, więc myślę, że sobie dzisiaj odpuszczę. Już mnie trochę nogi bolą. Dałem sobie mały wycisk, więc pora wracać do domu. Wiecie co, chciałem wam więcej nagrać tam w górach, ale zaczęło tak wiać, że no nie słyszelibyście nic, co mówię, więc po prostu wracam już do samochodu. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że mam parę fajnych filmów w trakcie produkcji, które pojawią się już niedługo na moim kanale YouTube. Także jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście, no to serdecznie polecam, po to, żeby nie ominął was właśnie żaden z kolejnych odcinków. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.